Dziedzina mnie czeka, ja jestem jak zwykle spóźniona. Nawet jeśli jestem gotowa zawsze jakieś 3 godziny wcześniej, już przygotowane mam wszystko, to i tak wtedy, kiedy mamy wyjść, ja mam milion rzeczy do zrobienia. Także szybko, szybko lecimy. Kochanie, już jestem. Szybko, mama. Obudziłam go i się rozzłościł. I teraz mamy problem. No, nie lubi jak się go budzi, ale... Ojoju. Dawaj, mama, let's go. Patrzcie, tutaj obok naszego miejsca parkingowego ktoś zostawił wiadomość, że te szafy muszą zniknąć ze względu na to, że tutaj to musi być po prostu miejsce wolne od czegokolwiek postawionego w razie pożaru. Także mądrze, no. Mądrze tutaj to postawili. Jesteśmy gotowi? It's not nice. We can die because of that. Yes. Opa. Jesteśmy już w aucie i lecimy szybko do drogerii. Musimy kupić prezent, a nie mamy czasu jechać gdziekolwiek indziej, bo mamy... You say present in Polish? Yes. Okay. I was thinking it's... Present, jedziemy kupić prezent. It's 1 hour to go there? No, jest tam godzina... Do Dordrechtu, tak. Nauczył się pięknie końcóweczki. No, także mamy tam godzinę drogi. Po polsku, A, rozumiem po polsku. No i zobaczymy, co mają w drogerii, bo nie zdążymy pójść do żadnego jakiegoś lepszego sklepu. This is the life. Chodź tu. O Jezus, nie no, Didi musi go wziąć, bo on jest za ciężki dla mnie, żeby go tak... Yeah. You have to take him. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się tutaj na tym miejscu i jakaś starsza pani się zatrzymała centralnie przed naszym autem i tak patrzyła. My się tak na nią patrzymy i taka dziwna sytuacja, mega dziwnie się poczuliśmy. I przeszła kawałek dalej i nadal się patrzyła. Ja mówię, Boże, ona się patrzy, czy samochód nie jedzie, bo chciała przejść z rowerem, a my myśleliśmy, że ona się na nas tak dziwnie patrzy. No ale cóż, mega dziwna sytuacja, ale to przez nas. Mega dziwna? Mega dziwna, it's very strange. Dziwna. Dziwna. Cold. Zimno, zimna. Dziwna. Dziwna. No zimna. What the heck? Didi myśli, że dziwna i zimna to tak samo się wymawia. Dobra, no. Trochę energii dla rodziców. Chip. Nie mieliśmy dużego wyboru, ale coś tam wybraliśmy. Hura. Hura. Chyba będziemy hura, sami pakować. Hura. We will pack ourselves, no? Yeah. Młody się uspokoił, bo coś nowego. Jak byliśmy w aucie, Gigi odpalił i młody zaczął tańczyć, bo usłyszał muzykę. Okay. Co? A więc kupiłam fem od Hugo Bossa. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to pachnie, bo nie było testerów. Ale mam nadzieję, że będzie ładnie. W sumie to Boss na pewno będzie ładnie pachnieć. Wiecie, każdy perfum, w sensie każda jakby marka od perfumu, ma swój taką bazę i wszystkie pachną podobnie z tej samej marki, więc wiem, jak pachnie inny bus. Myślę, że ten też będzie ładny i jej się spodoba. Teraz pakujemy, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Wiecie, nie pakuję codziennie. Teraz pakowałam tutaj i mi chyba poszło spoko. It was nice when I packed last time? Yeah. Okay. Then we see how I do now. This is the place? No, it's not. Dobra, a więc tak to spakowałam. Gigi przede mną wyszedł ze sklepu, bo młody zaczął robić skandal. Nice? Mhm. Yeah? Like Gigi it. Mówi, że mu się podoba, chociaż jest kilka takich niedociągnięć, wiecie. Ale zapomniałam, jak się pakuje. Dopiero jak już nakleiłam taśmę, to sobie przypomniałam, że powinnam tak zagiąć, żeby było ładne zakończenie, ale no już było za późno. Już i tak to był drugi raz, jak pakowałam, także... Dobra. Dotknęłam bosom. No, dobra, lecimy. Lecimy? Jedziemy. Ktoś nam tutaj zasnął. Tak krzyczał. Przez pół drogi krzyczał, aż w końcu zaczęliśmy gadać i zasnął jakoś do naszych głosów. Hej, but maybe unlock. Gigi, ja idę, ale nie odblokował. Oj. I think it's okay now. Ding. They block the street. No, zablokowali, coś tam robią na drodze. Ale tutaj, zobaczcie, jest parking. There is no light.
Tam jest Dordrecht. O, this is in Dordrecht. That, oh, this is the church we wanted to go. Why it have Austrian flag? Really? You see? Yes. It's they conquest the country. No, także jesteśmy jednak w Austrii, a nie w Holandii. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Patrzcie, to jest taki dosłownie wodny autobus. Tu ma taką ładną stację, normalnie jak autobusy mają. I to jest w ogóle takie podobne, jak my płynęliśmy w Wenecji, nie? Yeah. No, jak płynęliśmy z Jeslo do Wenecji, było naprawdę podobnie. I tylko to jest takie trochę ulepszone. No, młody się prawie budzi, bo przyszło mi iść pod takich kocich łbach. Gdzie co chwilę się blokuje z nimi, jest po prostu masakra. To zobaczcie. Tak mu trzęsie główką. Jezu, masakra. Ja bym się obudziła w takich warunkach. Jesteś dzielny, Enzo. Brawo, brawo. O, te domy tutaj są takie ładne. Kiedyś tu byliśmy. I no, mega nam się podobają. Patrzcie, z jakim widokiem. To główny powód, dlaczego nam się podobają. No i mają bardzo dużo jakby przeszklonych ścian. To też jest fajne. Zobaczcie, jakie tam są przeszklone domy i przed domami. Po prostu zielono, burz. Pięknie jest. I z tym widokiem naprawdę. Nie chciałabym się wrąbać w 30 lat kredytu, ale dla takiego widoku może. Ej, na co patrzysz? Ej. It's naked, really. Then where are tits? Nie ma sutków. Widziałam tam, za tym domem. Ej, where you put your fingers? Widziałam tam za tym domem, że jest znak TECOP, czyli że na sprzedaż. Jestem ciekawa, co to jest i jak to wygląda. Nie wiem, może sprawdzę, jaka jest cena, ile ma metrów i wam powiem, ile tutaj kosztuje dom. Ale tu jest ładnie. I ta latarenka. Przepięknie. A więc to jest ten dom, który jest na sprzedaż. Sprawdziłam i ma on 148 metrów kwadratowych, jest z 78 roku i cena to 475 tysięcy euro. Jest to bardzo dużo, 500 000 euro, like, what the fuck? Naprawdę duża cena. Jestem w szoku. No ale co się dziwić w takim miejscu, naprawdę tu jest mega ładnie. No i tutaj też jest inny klimat, jeśli chodzi właśnie o taką atmosferę. Jeśli chodzi o Holandię. No, jest tutaj całkiem przystępnie, ale ceny już takie nie są. A tobie co tam wyrosło? Gigi nagrywał, ale wszedł w rzep. What is this? Chulin. Nie no. Chulin. You still have here. Ej, shave your under armpits. Elegant game. Yes. No, Gigi nagrywał o tym. Było to wybudowane w 1898. Ma 41 metrów. Nie takie niskie. Ajajaj. Powiem wam, że jestem taka trochę senna. O, teraz tak zawiało, aż się zimno zrobiło. No, generalnie jestem trochę senna, chyba bym musiała jakiejś kawki się napić. Hmm? Co? Jakaś kawka? Who? Us. I don't have kawka. What do you say? Kawka. Czkawka jest... Czkawka is something different. I need kawka. Kawa. Kafeuła. 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 Czuję się taka zmęczona, jestem głodna. Zaraz coś wymyślimy. Głodna? Enzo, co się stało? Czajcie, Enzo zrzucił tego pieska na ziemię i zaraz pies przybiegł i mu zabrał tego pieska.
przyszedł normalnie sobie pan na spacerek z dwoma psami i mieliśmy rozmowę o Holandii, o tym jak tu jest pełno. Powiedział, że tam kiedyś w ogóle nie było budynków, tam było miejsce na motocross. Motocross? Yeah. Motocross. No, żeby sobie jeździć. Powiedział, że mega pełno się zrobiło i że za 20 lat to pewnie będą same domy, jedno wielkie miasto będzie z Holandii. No ale co zrobić, jak wszyscy tu przyjeżdżają? Biały jest z Rumunii, a czarny jest z Portugalii. To są takie kundelki, wiecie, zaadoptowane. My kiedyś też patrzyliśmy, mieszkaliśmy wtedy w Holandii i myśleliśmy, żeby wziąć sobie pieska i właśnie myśleliśmy, żeby zaadoptować i widziałam, że wiele psów sprowadzają właśnie z takich krajów jak Portugalia, Rumunia, gdzie wiecie, gdzie bezdomnych piesków jest naprawdę dużo i nie mają na nie miejsca ani funduszy. No i jak widać, ludzie sobie adoptują takie pieski, co jest mega. Lepiej adoptować niż kupować oczywiście. Tym razem, proszę bardzo, niech Gigi się męczy przez kociołby. Jezus, biedny Enzo, zobaczcie jak go trzęsie. Joju, biedactwo. A więc ponieważ Dzidziego już męczyłam od ponad półtorej godziny chyba, że jestem głodna, w ogóle słyszycie mój głos? Jestem chora od jakichś 3 dni. Głodna jesteś? Głodno. Głodny. No, także idziemy na kebaba i Gigi tutaj mieszkał w tym mieście przez kilka lat i mi powiedział historię. Opowiedział mi historię. Tam są dwa kebaby i generalnie to są bracia i to wcześniej była jedna restauracja, ale pokłócili się i przedzielili restaurację i teraz są dwie. Także idziemy do tej drugiej, bo jest większa i dzieci mówi, że tam podobno są siedzenia dla dzieci, także idziemy, bo jestem mega głodna. Enzo też. Enzo. Kto tu pokazuje paluszkiem ostatnio? Tak, tu ci podać jedzonko, tak? Tu ci dać kebaba. Smacznego. Już zaczęliśmy jeść, bo byliśmy mega głodni. A tak jeszcze pokrótce wam powiem, że takie dwa kapsalony i dwie fanty. Swoją drogą fanta truskawka z kiwi. To jest moja ulubiona od czasu ciąży. Jest po prostu najlepsza. No i za całość zapłaciliśmy 13 euro, więc w sumie dobra cena. Tylko te kapsaloniki takie mini są. Ale to w sumie dobrze, więcej bym nie zjadła. Oj, 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 oj. Tata się zgubił. Tata nie wie, gdzie jedzie. Się tylko rozgląda i rozgląda. Tata się zgubił. Aha. Ty byś się nie zgubił, prawda? Nie, nigdy. Przyjechaliśmy właśnie do znajomych. Mamy prezencik. Gigi ma dziecko. But I was thinking we don't take the car seat. Okay. No, mieliśmy nie brać fotelika, ale Gigi wziął. On już nie pamięta, że Enzo nie jest taki leciutki. Ciężko jest go wziąć w takim foteliku. A Gigi? Kierowca doskonały. Nie wiem jak jest w Polsce, ale my już powoli mamy jesień. Zobaczcie ile liści. Już jest taki jesienny klimat. Generalnie, Jezus, ten flash, ale wyszłam trochę przed dom, żeby nagrać, bo w środku i na zewnątrz, jakby od ogrodu, jest muzyka, a nie chcę mieć problemów z prawami autorskimi. I chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie niesamowita jest ta kultura, taka kultura holenderska, gdzie oni mają 50 lat i napieprzają hardstyle. Nie no, ja rozumiem, jeśli komuś to się podoba i tak dalej, ale tutaj po prostu to jest tak popularne, że wow, zaskakuje mnie to, bo nie wyobrażam sobie bez urazy rodzice, ale żeby moi rodzice napieprzali taką muzykę i tańczyli do niej. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. To-
naprawdę nie czuję się najlepiej. Dostałam od Madeliny cold drink, więc pójdę się umyć i sobie go wypiję. Mam nadzieję, że jutro będzie. Mam nadzieję, że jutro będzie dużo lepiej. W ogóle po angielsku mam jakąś większą chrypkę niż po polsku, nie wiem. Generalnie jak zaczynam mówić, to coraz większa i większa chrypka mi się robi. Ja z nim nie mogę. Bo co po mnie zrobić? No, także generalnie na dzisiaj kończymy vloga, kończymy dzień. Idę się umyć, wypić cold drink i idę spać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie filmiki chcecie widzieć w następnej kolejności. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to subskrybujcie. To zasubskrybujcie go teraz. Koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I Gigi tanecznym krokiem się z Wami żegna. Tak samo jak ja. Do zobaczenia w następnym. Pa!